facet pochodzi z 1795, ma 200 lat. Ze mną nasz macie przypomina świątynię chrześcijańską na planie krzyża, szczytem od ulicy. Tatar żołnierz nie umiał budować, zleca roboty miejscowe, macie wykonuje tak jak potrafią. Kronika mówiła, że meczet wykonany na podług nieba i zwyczaju polskiego. I 8 lat temu oba meczety uzyskały status pomnika historii. W województwie podlaskim pomnikiem historii jest kanał augustowski meczety i kościół świętego Rocha w Białymstoku. W każdym meczecie mamy dwa elementy. Nisza mihrab, kierunek modlitwy na Mekkę, w stronę Kaby, w stronę świątyni Abrahama. I tu się modli imam. Te schodki to minbar, kazalnica. Duchowny stoi na górze i twarze do wiernych mówi kazanie. Kazanie po polsku, a modlimy się po arabsku, bo przetłumaczone Koran to interpretacja. Teraz nasze tatarskie dzieci w Białymstoku i w Sokółce chodzą do innej podstawówki na lekcji religii w sobotę, uczy się zasad wiary i czytania po arabsku. Lecz jest zbyt mało, żeby w każdej szkole był lekcji religii. Tu się modlą mężczyźni, na balkonie chłopcy, a kobiety z dziewczynami w oddzielnej sali, z tyłu za firaneczko, żeby się nie rozpraszać w ciaśmulce. I na ścianach wiszą mukiry cytaty z Koranu. U nas wizerunki ludzi, zwierzę meczecie są zakazane, bo świeci Boga, a wizerunku Boga nie ma. Na zielonym tle szahada wyznanie wiary. Nie ma Boga oprócz Najwyższego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. My wierzymy w Boga, święte księgi w proroków, ale nie mamy świętej Trójcy. Wedle muzułman nie powinno się proroka Jezusa nazywać Synem Bożym. Boga nikt nie zrodził, nikogo nie mógł zrodzić i nikt jest mu równy. Wierzymy w anioły, sąd ostateczny, przeznaczenie. Nie ma spowiedzi. Jeden anioł spisuje dobre uczynki, drugi złe, a Bóg osądzi. Pan Bóg na sądzie ostateczny położy uczynki na szalki wagi. No, nasze obowiązki to szahada, wyznanie wiary, hacz, pielgrzymka do Mekki. Trzeba raz w życiu odbyć, jak zdrowe finanse pozwolą. I było 50 osób z Polski, bo Tatarów Król Saudyjski pielgrzymkę fundował. Mój się brat załapał, ja jeszcze nie. Trzeba się 5 razy dziennie modlić, pościć w miesiącu Ramadan. Przez 30 dni tego miesiąca powstrzymuje się od jedzenia i picia i wszelkie przyjemności od świtu do zachodu. Dziecko, osoba starsza, kobieta w ciąży, chory, nie pości. No i ostatni nasz obowiązek i jałmużna. Minimum 2,5% bogactwa przekazuje się biednym. Imam, czyli stojący naprzedzie, ma rodzinę i pracuje. A nasze święta to Ramadan, Bajram, zakończenie postu, 3 dni. Pierwszy dzień modlitwą dziękujemy Panu Bogu za post. Po modlitwie składamy sobie wtedy życzenie. Dzieci obdarowujemy słodyczami i pieniążkami. A my Tatarzy mamy własny biły zwyczaj. Wynajmiemy restaurację w Białymstoku i tak 200 osób bawi się na bądź otaski. Duża zabawa do wiadra. Drugie święto trwa 4 dni. Kurban Bajram, święto ofiarowania na pamiątkę proroka Abrahama, który chciał ofiarować syna. Jaki jest ofiarodawca? Przy meczetach ubija się wtedy byki, barany i się dzieli mięso wśród bielem. No było w ten piątek, ale z powodu pandemii była też tylko sama modlitwa. Mamy dzień pokuty, modlimy się na początek postu wieczorem, 15 tarawih w nocy w połowie postu, kader noc, nowy rok i dzień narodzi proroka. Wtedy tu się przyjeżdżamy pomodlić. I dla nas to jest miejsce ważne, bo 200 metrów dalej mamy cmentarz. A cmentarz jest czynny tylko u nas, w Bochonikach i Warszawie. Miera Tatar Gminy Zakątku Polski, to też go przyważa pochować na tych trzech cmentarzach przy rodzinie. My mamy tu nagrobki ze Szczecina, ze Bląga, z Bydgoszczy. I połowa cmentarza to zapadnięte nagrobki, bo my drugi raz te same miejsce nie chowamy. Udało się nam tak 31 wyjąć ziemi postawić do pionu i na szczycie można odczytać nagrobek 1699. I we wsi żyjemy w zgodzie, ale mamy jeden problem. Mamy we wsi święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie. Nie ma kiedy pracować. A profesor Selim Kazbiewicz, dzisiaj nasz tatar jest ambasadorem Polski w Kazachstanie, napisał wierszyk pod tytułem Tatarski sen. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi maciejówkę, drugi krymkę. Smak szable ostrzą tak samo. Szalony poezją na stepach Kipczaków, tatarsko szablą walczę o Wielkopolskę. Wilcze futro z litewskich lasów na obu leży tak samo. Wchodzimy na teren Mizara, czyli cmentarza muzułmańskiego.
Nasz gospodarz już nas woła. Tak, czekaliśmy. Dwa pacierze. Czy tak, duży kamień oznacza głowę, mały stopy. Głup jest w ten sposób. Otóż ciało zmarłego się nie wprowadza do meczetu. Ciało zmarłego jest umyte, a następnie owinięte jak mumia egipska. Od głowy poprzez stopy, czyli bez... Kobieta przypaska na biodrach i na piersi, mężczyzna i jak jak umie. Ciało wkłada się, proszę Państwa, w pozycji leżącej. Ciało wkłada się do pozycji leżącej i to otóż tak, na gołą ziemię, otóż do dłuższego boku tego postawia się deski niehebelowane w ten sposób, taka ściana z desek. A następnie deski idą w ten sposób, wzdłuż mogiły. Taka pozycja trójkąta w kształcie trójkąta, bez dna. Sypiemy ziemię już wtedy nie na ciało, tylko na tę trójkątkę z deski niehebelowanych. Duży napis zewnętrzny. Patrzcie Państwo, na zewnątrz napisy. Mamy kamień stopy. Idziemy dalej. Proszę, jak macie chęć, to proszę bardzo. Pan powiedział, że napisy po arabsku to jest modlitwa. Nic więcej, tylko modlitwa. Powiedzieć, że ruch tutaj jest straszny, tyle samochodów, ale w ogóle warto było tu przyjechać po raz któryś, po raz drugi ja, Beata po raz pierwszy. Jest to zawsze kopalnia wiedzy. Islam tatarski w Polsce jest na pewno inny niż islam gdzieś w Iranie, a już nie powiem w takich krajach typu Arabia Saudyjska. Jak jest powiedział nasz gospodarz Adam, jest to miękki islam. Tak, dokładnie. Nasz gospodarz, którego nocowaliśmy, powiedział właśnie, że jest to miękki islam. Jest na pewno przesiąknięty polskością. Zresztą tak jak Dżemal rzekł, opowiadając, czy czują się Polakami. Oni się nie czują Polakami, oni są Polakami. A my teraz odpalamy nasze łydki i pędzimy do Krynek, a potem w stronę Białego Stoku. Łydki to faktycznie jest najbardziej newralgiczny punkt mojego ciała w tej chwili. Czuję, że one po prostu puchną mi, tęcznieją i zaraz je rozerwie siła. Puchną. Znaczy się, będzie chyba czas zakupów. No to w drogę. Przed wyjazdem z Kruszynianów chciałem Wam jeszcze coś pokazać. To jest, jesteśmy w zajeździe tatarskim, a jednocześnie agroturystyce, która się nazywa Agroturystyka na końcu świata. Tak czy tak, koniec świata, ale jedzenie było dobre. Beata, czy możesz polecić, czy nie? Myślę, że tak. Tak, jedzenie moim zdaniem było całkiem niezłe. Beacie też smakowało. A poza tym wygląda to fajnie. Nawet bym powiedział tak trochę zabawnie. Tu są, nie wiem jak w tych pokojach jest, no ale popatrzcie jakie są na przykład za mną. Taki domek. A w środku zajazd wygląda tak. Może ja zdejmę kask. W środku zajazd wygląda tak. Tutaj jest
tutaj jest bufet, a jednocześnie taką fajną salę. Każe to sala, trochę ciemno. W tej sali można zjeść. Tutaj też jest taki pokój. Miejsce właśnie przeznaczone takie troszeczkę intymne. Także jak będziecie w Kruszynianach, to polecam. A my jedziemy na Krynki teraz.